Po pierwsze, dopłaty do mieszkań powodują tylko wzrost cen mieszkań. Już lewica wam to tłumaczy. Okazuje się, że Adrian Zandberg zatrybił. Jak on mógł, to wy też możecie. Czy zastanawialiście się na przykład, dlaczego w miejscach, gdzie ludzie więcej zarabiają, mieszkania są droższe? Bo mogą być droższe, bo podaż jest ograniczona, a cena dostosowuje się do możliwości finansowych kupujących. Jeśli na rynku jest tam powiedzmy 100 mieszkań, to cena będzie rynkowa mniej więcej taka, jaką skłonnych będzie napłacić 100 najbardziej zdeterminowanych nabywców. Jeśli więc dołożymy pieniędzy kupującym, to co się stanie, kochane pisiory? Tak, ci kupujący będą licytować wyżej, więc mieszkania będą droższe. Mieszkań nie przybędzie od tego, tylko będą droższe. Ewentualnie skutek będzie taki, że człowiek z numerem 110 tam na liście przeskoczy tego z numerem 99 i to cały efekt tej zabawy. I oczywiście, jeśli taki trend dłużej by się utrzymał, no to rynek by pomału zareagował zwiększeniem podaży, tak? Ale to tylko wtedy, jeśli inne przeszkody temu nie zapobiegną. Na przykład jeśli jakiś cymbał nie wprowadzi w międzyczasie na przykład wymogu bezemisyjności mieszkań. Nie zeroemisyjności, jak to bezmyślnie jest tłumaczone z dokumentów unijnych, tylko po polsku. Bezemisyjności, tak jak się mówi, zeromyślności, tylko właśnie bezmyślności, prawda? Kolejna bezmyślna kalka. Jeśli na przykład ktoś nie nakaże wydawać świadectw energetycznych, jeśli nie wdroży jakiegoś innego kamienia milowego, jeśli nie nałoży jakiegoś kolejnego podatku, jakiejś opłaty deweloperskiej, prawda, nie każe podatnikom płacić PCC od tych mieszkań, tak, to wtedy być może rynek by po jakimś czasie zareagował. Ale to bez sensu, to nie tędy droga. Właśnie robimy wszystko, żeby tak naprawdę nie pozwolić budować mieszkań. Wdrażamy kolejne regulacje, obostrzenia i dopiero co chcieliście walczyć przecież tutaj z nadmiernym rozlewaniem miast. Dokładacie kolejne obowiązki, a to odległość parkingu od okna, a to ilość zieleni, a to właśnie bezemisyjność, a to panele na dachu, potrójne szyby. To jest ostra jazda na treningowym rowerku, gdzie przebieramy w miejsca, pedałujemy w miejscu i nie posuwamy się dalej. Jakby z jednej strony robicie coś, żeby napompować tam pieniądze, a z drugiej strony przeszkadzacie budować mieszkania. Przecież to się nie może udać. Po drugie, gdybyśmy nawet jakimś cudem to działało, to jest i tak po prostu niesprawiedliwe. Każdy ma prawo wydawać swoje pieniądze na swoje potrzeby i spłacać swoje kredyty. Każdy wolny człowiek ma święte prawo nie spłacać cudzych kredytów, nawet jeśli nazwiemy tego człowieka bezosobowo podatnikiem. Podatnik też człowiek. Po raz kolejny państwo promuje tutaj życie na kredyt. Płatnikami netto tych wszystkich projektów dopłat do kredytów są ci, którzy kupują mieszkania za swoje oszczędności. Dofinansowanie kredytów to jest zabawa na koszt oszczędzających. To jest kara za oszczędność. Jeśli oszczędzasz pieniądze, to państwo każe ci zapłacić podatek Belki, który już tam dwie dekady przeżył swojego patrona zresztą. A jak się zapożyczasz, to państwo cię poratuje groszem od tych frajerów, co oszczędzają. Cała ta ekspansja kredytowa idzie zresztą dokładnie w poprzek polityki zacieśniania polityki monetarnej, czyli przeciwdziałaniu inflacji. To jest po prostu bardzo droga kiełbasa wyborcza dla wybranych. Co ciekawe, projekt jeszcze nie uchwalony, a państwo się już ministerstwo tam ma rozpisane, już się chwali, już kiedy można tam wnioski składać. Pokazuje to tylko fasadowość tej Izby, prawda? To się już wydarzyło, tylko my jeszcze o tym nie wiemy. To zły i niesprawiedliwy projekt. Wolnościowcy nie przyłożą do niego ręki. Dziękuję bardzo.